Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj sobie zrobimy coś, czego nigdy wcześniej nie robiłam na YouTube, a mianowicie poprzybierzamy sobie buty. Jeżeli w tle, w mikrofonie będziecie słyszeli jakieś wibrowania, to przepraszam bardzo, niestety ktoś coś remontuje na górze, a dzisiaj jest tak wyjątkowy dzień, że nagrywam film w ciągu dnia, więc niestety trzeba pracować w takich warunkach, jakie obecnie są. I proszę Państwa, uwaga, ostatnio składałam zamówienie na Born to Be i od razu na samym początku zaznaczam, że to nie jest współpraca, to nie jest film sponsorowany, wszystkie buty, całe zamówienia, tak naprawdę dwa zamówienia są opłacone z mojej kieszeni, po prostu miałam zamiar zamówić kilka par butów, a ponieważ weszłam na stronę i zauważyłam, że jest naprawdę sporo ciekawych promocji, rabatów, tam łączyły się ze sobą promocje, stwierdziłam, że dobra, dodaję buty, zamawiam. I ponieważ podobało mi się naprawdę dosyć sporo butów, to stwierdziłam, że zamówię ich tyle, aby zrobić z tego przegląd, a później po prostu będę liczyła na Waszą pomoc, doradzicie mi, co zostawić, a co zwrócić. I uwaga, zamówiłam łącznie 15 par butów. Tak, dokładnie, nie przez słyszeliście się, 15 par butów i musiałam to zrobić na dwa zamówienia, ponieważ maksymalnie w jednym zamówieniu można zamówić 10 par. Dzisiaj te paczki dosłownie przed chwilą do mnie dotarły, ja jeszcze nic stąd nie otwierałam, nie wyjmowałam, więc po prostu na bieżąco wyjmuję dany karton, zobaczymy co to jest i mierzymy. I przy okazji otworzyłam sobie stronę, tutaj jak patrzę w bok, to patrzę na te moje zamówienia. Za 10 par butów zapłaciłam 928,89 930 zł, gdzie uzyskałam jeden rabat, były przeceny i normalnie za te 10 par zapłaciłabym 1389, a drugie pudełeczko, w którym jest 5 par, kosztowało mnie 540,94 zamiast 829,95 zamiast 830 zł, więc ogólnie na 15 par butów wydałam prawie 1500, jeżeli dobrze liczę. I jeszcze takie rzeczy informacyjne na samym początku. Ja noszę najczęściej rozmiar 39. Czasami, jeżeli jest rozmiarówka zawyżona, no to 38. Nigdy mi się z kolei nie zdarzyło kupić 40, więc powiedzmy, że mam takie typowe 39. I z tego co pamiętam, każdy jeden but, a tak naprawdę każdą jedną parę obuwia, zamówiłam właśnie w rozmiarze 39. A sugerując się wymiarami na stronach, to najczęściej kupuję rozmiar, który ma opisane, że wkładka jest długości 25,5. I teraz tak, pierwsze co chwyciłam, to są beżowe botki Cizali, beżowe botki Cizali. I one na stronie kosztują 129,99. One prezentują się tak, z takimi łańcuchami. Są na suwak i widzę, że w tym momencie właśnie jak weszłam, to one są wyprzedane lub aktualnie niedostępne. A z kolei po rabacie zapłaciłam 103,99. I tak, to są botki zamszowe. W środku mają taką cienką, ale jednak warstwę takiego miśka. Łańcuchów mamy po 4 sztuki na każdym bucie, oczywiście łańcuchy w kolorze złotym, zapinane od wewnątrz na suwak. Przeszłam się w ich pomieszkaniu, zapowiadają się być wygodne i przypuszczam, że ja je raczej zostawię, ponieważ mam sporo botków, ale wszystkie są w kolorze czarnym, nie mam jasnych właśnie beżowych botków. Jedyne co, no to z pewnością trzeba będzie uważać, jeżeli będzie padać, to najlepiej w nich nie wychodzić, no bo taki materiał od razu bardzo szybko się ubrudzi oraz zniszczy. Jeszcze minusem tych butów jest to, że niestety obcas jest materiałowy. Jednak staram się wybierać buty, no te mi się spodobały, dlatego je zamówiłam, ale jednak jeżeli kupuję botki, bądź będziecie przeglądać, niekoniecznie na tej stronie, ale ogólnie będziecie oglądać buty, to starajcie się zwracać uwagę na to, aby obcas nie był materiałowy. Wtedy te buty
wizualnie lepiej, dłużej wyglądają. Z racji po pierwsze materiału, koloru, po drugie tych łańcuchów, są to raczej buty na wyjście okazjonalne, raczej nie dochodzenia w nich na co dzień. Chyba je zostawię, podobają mi się, są wygodne, odpowiednia jest wysokość obcasa do podeszwy. Moja stopa do jeszcze takiej wysokości obcas kontra podeszwa jest przyzwyczajona, więc nie powinna mnie noga, stopa w nich boleć, ale tak czy inaczej czekam na Waszą opinię, co Wy na temat tych butów uważacie. Teraz w takim wąskim opakowaniu to będą jakieś klapeczki, jakieś sandały. Wiem, że już jest późno, mamy zaraz koniec sierpnia, a ja dopiero kupuję buty letnie, ale stwierdziłam, że lepiej późno niż wcale. Po drugie, jeszcze jakoś przechodziłam ten sezon w butach, które już miałam, a zaczął mi doskwierać jednak brak butów typu klapki, więc teraz mamy coś takiego. I to są czarne sandały Ascopi. Nie będę czytać nazw tych butów, bo te nazwy są tak samo jak meble w Ikei. Ciężko jest je połamać języka na tych nazwach. I teraz te sandały na przecenie kosztują 89,99, a ja zapłaciłam za nie 75,99. Te buty są zapinane na rzepa wokół kostki i pierwsze wrażenia są całkiem przyjemne, wygodne. Nie jestem ogólnie, totalnie, wcale nie jestem przyzwyczajona do sandałów. To będą chyba moje pierwsze w życiu sandały. Sądzę, że z wiekiem po prostu człowiek dojrzewa do niektórych rzeczy. Podoba mi się to, że one są wyprofilowane pod, tutaj pod palce i pod piętę i faktycznie to czuć podczas chodzenia, więc powiem Wam, że co prawda wyglądem one mnie aż tak jakoś wybitnie nie urywają, ale w sprawie wygody jestem w stanie je zostawić, więc oczywiście jak to przy każdej parze butów, czekam na Waszą opinię, co Wy na to. Kolejne jakieś małe opakowanie, również buty 39. Okej, to będą czarne klapki. No i dobra, te klapki kosztowały mnie 71,99, ich oryginalna cena po promocji to jest 79,99. Teoretycznie na samym początku one kosztowały 110 zł. No i teraz tak, są one tak samo wygodne jak i wcześniej mierzone przeze mnie sandały. Podoba mi się to, że tutaj te sprzączki można regulować. Można te buty wyregulować, aby były albo luźniejsze, albo cieśniejsze. Powiem Wam, że jak wyciągnęłam je z opakowania, to takie klapki ortopedyczne zdecydowanie lepiej prezentują się na stopach, ale nie wiem, czy je zostawię. Z jednej strony kusi mnie, aby je zostawić, bo są one wygodne i może, nie wiem, na plażę, na basen, coś takiego, ale raczej po ulicy aż tak mi się nie podobają, żeby je założyć do jakiejś stylizacji. Następnie będziemy mieć czarne sandały na obcasie, które kosztowały mnie 107,99. W opakowaniu mamy dodane zapasowe fleki. Zapasowe fleki, o tak, zapasowe fleki. I to są buty z takim specyficznym kwadratowym przodem i one są wiązane wokół kostki. I bez kodu, bez kuponu, ale nadal na promocji, te buty kosztują 129,99. Oryginalnie kosztowały 170 zł. Są one przyjemne i komfortowe na stopie, nie powiem, że nie, przynajmniej tak jak przez powiedzmy 2 minuty w nich chodziłam. Nie powinno tutaj nic uwierać, z racji tego, że nie mamy tutaj żadnych twardych ani sztywnych elementów. Takie szpileczki, klapeczki, a tak naprawdę właśnie sandały na obcasie, na typowo letnią imprezę. Ten sznurek jest naprawdę długi, więc nie są to buty, które się szybko zakłada albo szybko się je ściąga. Ale też to jest plus na pewno na intensywną imprezę, raczej z nogi nie powinny spaść. I piąta para z tego tak naprawdę drugiego zamówienia, ale zaczęłam od końca, więc to jest pierwsze zamówienie. To są ciemnobeżowe kozaki, a tak naprawdę trochę takie
kalosze, właśnie w kolorze ciemnego beżu, i one kosztowały mnie 168 zł tak naprawdę, a oryginalnie są po 210 zł. Wydaje mi się, że jest to produkt dosyć świeży na stronie, bo jeszcze nawet nie ma żadnej promocji na te buty. I to są w tej chwili takie dosyć modne oraz popularne, ja bym powiedziała bardziej, że to są takie kalosze, ale to są kozaki z racji tego, że materiał nie jest gumowy, tylko ciężko mi określić, też nie za bardzo się znam, ale wydaje mi się, że to jest taki pseudo skóra ekologiczna, coś bardzo milutkie, coś na zasadzie tego materiału. W środku są one delikatnie ocieplane, więc na jesienną pogodę powinny być w sam raz. I o dziwo, to nie są jedyne właśnie tego typu kozaki, które zamówiłam. Mam jeszcze jedne w innym kolorze i chyba krótsze w drugim pudle, więc niedługo do tego przejdziemy. Właśnie później będę Was prosić o pomoc, czy zostawić ciemniejsze, dłuższe, czy krótsze, jaśniejsze. I to są buty wciągane. One nie mają żadnego suwaka, zapięcia, tylko po prostu przez stopę na całą nogę trzeba je wciągnąć. Powiem Wam, że już się zmachałam, a jeszcze mam 10 par butów do przymierzenia i akurat całe szczęście trafiłam od razu na właśnie wersję krótszą i jaśniejszą. I coś tu się błyszczy, o widzicie? Później zobaczę, czy to jest brud, czy o co chodzi. Ale tak jak widać, jest to dokładnie ta sama podeszwa, ta sama wysokość, wszystko tak samo, tylko że po prostu ta cholewa jest krótsza. I to są beżowe botki, za które zapłaciłam 144 zł. Już po prostu będę zaokrąglać. One normalnie na stronie kosztują 180 zł. I w tych butach dokładnie tak samo się chodzi, jak w tym poprzednim modelu. Dokładnie tak samo leżą na stopie, dokładnie tak samo je się czuję. I z pewnością nie można odmówić tym butom wygody. Są to buty wygodne, ale przede wszystkim modne. I powiem Wam, że... I chciałam powiedzieć, że prawdopodobnie zostawię ten jaśniejszy model, a zwrócę ten ciemniejszy model, ale w tej chwili zobaczyłam coś takiego. Coś takiego, że one są tu delikatnie ubrudzone. I albo, zobaczę, przejadę tutaj ewentualnie mleczkiem do demakijażu, zobaczę, czy to łatwo zejdzie. Jeżeli nie zejdzie, to je zwrócę i się zastanowię, czy będę je zamawiać ponownie. Ale to są buty, które w moim odczuciu są po prostu modne. Ale czy są na tyle ładne, abym ja je nosiła? Okej, tutaj sięgnęłam, teraz wyjęłam dosyć ciekawe sportowe sneakersy beżowe, które zauroczyły mnie na stronie internetowej, ponieważ one wizualnie przypominają konstrukcją te dosyć ciężko na stopach wyglądające buty Buffalo. Mam wiele modeli z Buffalo i bardzo, bardzo lubię tamte buty. Mam tylko białe albo kremowe, ale nie mam beżowych i zauważyłam te na stronie internetowej i mówię, dobra, spróbuję, przymierzę, zobaczę, jak to leży na stopie, czy to będzie wygodne, najwyżej zwrócę. One na stronie kosztują 169,99, 170 zł, a z kodem promocyjnym zapłaciłam za nie 136 zł. No i teraz tak, znowu to są buty, które są pokryte takim śliskim, w miarę wodoodpornym materiałem. Nie są one typowo materiałowe, że wiecie, jeżeli wyjdziecie na deszcz, to że one Wam raczej nie powinny przesiąknąć. Są one dosyć lekkie w porównaniu do modeli Buffalo, które mam, no to one są naprawdę o połowę lżejsze. I to, co zauważyłam z punktu użytkownika właśnie butów Buffalo, to, że te buty z marki Vices, nie wiem, jak to się wymawia. One są tutaj zdecydowanie węższe od góry, one ładniej, smuklej się prezentują. I to są oczywiście buty sznurowane, ten język możemy nosić sobie na zewnątrz, jak i go schować do środka, w zależności co kto lubi. I tak naprawdę jestem tak pół na pół w stosunku do nich, bo z jednej strony one nie wyglądają, nie prezentują się źle, ale one zdecydowanie lepiej prezentują się na stronie internetowej, a na żywo nie są złe, naprawdę nie są złe, ale jakoś mnie tak... jakoś mi nie urywają. Jedziemy dalej, co tutaj złowiłam. O, dobra, złowiłam koturny.
Lata nie miałam kotur na nogach, na stopach tak naprawdę. I to są beżowe sandały, za które zapłaciłam tylko 56 zł. To są wysokie koturny, naprawdę dosyć wysokie, ale tak jak przez chwilę w nich pochodziłam, zapowiadają się być naprawdę całkiem wygodne. Ten pasek przy palcach bardzo dobrze trzyma stopę, a z kolei to zapięcie z tyłu jest bardzo miłe i jest bardzo miękkie. Ja kiedyś uwielbiałam, kochałam koturny. Później jakoś bardziej przerzuciłam się na szpilki, ale jak pamiętam, zawsze miałam taki problem z koturnami, że niestety te zapięcia za kostkę zawsze w jakiś sposób tutaj w tym miejscu mnie uwierały albo kaleczyły. Nie było to wystarczająco miękkie. Tutaj przy tym materiale wydaje mi się, że nie powinno być takich problemów, więc jeżeli umiecie chodzić w koturnach i nie wyginają wam się nogi, to sądzę, że to może być ciekawa propozycja. Te buty na 90% zostawię. Następnie mam znowu koturny. Wyłowiłam koturny, albo tak to zostało w tej paczce ułożone, żebym tak to wyłowiła. To są również tak naprawdę karmelowe sandały, za które zapłaciłam 64 zł. Tylko że to są sandały, które znowu, tak jak tamte szpilki, czy właśnie również sandałki, trzeba będzie zawiązać wokół kostki. W porównaniu do poprzedniego modelu, w tych sandałach mamy mniejszą różnicę w wysokości, pomiędzy tutaj stopą a piętą, więc ten model koturn może być wygodniejszy dla osób, które boją się wysokości, bo tutaj nie ma aż tak dużej różnicy, inaczej stopa się układa. I tutaj kwestia stabilności pięty zależy tylko i wyłącznie od nas, jak zawiążemy te sznurki wokół kostki, więc powiem wam, że tak, wizualnie bardziej podoba mi się ten poprzedni model, ale ten też mi się podoba, bo jest właśnie wiązany wokół kostki, podobają mi się ogólnie te wiązania wokół kostki i tak się zastanawiam, które zostawić. Boję się, że zostawię obie pary, ale chyba bardziej jestem skłonna zostawić właśnie ten pierwszy model, chociaż ten też naprawdę bardzo mi się podoba. Jedziemy dalej, co my tutaj mamy? Okej, chyba jakieś kolejne sandały, beżowe sandały, tak, beżowe sandały, typowo sandały, tak jak mierzyłam na początku tamte czarne, tylko tyle, że beżowe i zdecydowanie wyższe. I te sandały, z tego co kojarzę, występują w kilku kolorach. Ja zapłaciłam za nie 68 zł, a normalnie na promocji kosztują 80. I te sandały, w porównaniu do tych pierwszych płaskich sandałów, one mają zapięcia 360 wokół kostki. Możemy je regulować zarówno z przodu, jak i z tyłu za kostką. I tutaj znowu wyjmując te buty z opakowania, miałam takie mieszane uczucia. Tak wyjęłam je i mówię, czy ja wiem, ale z kolei na stopie prezentują się bardzo ciekawie i no nie są to już takie typowe płaskie sandały, tylko jednak jesteśmy na podwyższeniu. A jeżeli mnie znacie, to doskonale wiecie, że no ja zawsze muszę sobie trochę wzrostu dorobić. Parę centymetrów do góry i parę centymetrów od podłoża też by się przydało, więc takie wygodne, mocno trzymające stopę i kostkę sandały, ale na podwyższeniu. Mam mieszane odczucia, ale bardziej w kierunku takich, że chyba je zostawię. Dobra, mamy wąskie opakowanie, czyli klapeczki. Okej, i to są takie zwykłe wsuwane klapki, które kosztowały mnie 56 zł. I to są zwykłe klapacze, dosłownie klapacze z taką plecionką z przodu. No i klapki, jak to klapki, zastanawiam się, czy to wygląda fajnie, czy nie. Raczej to nie jest coś na miasto, tylko bardziej na basen, czy żeby szybko wrzucić stopę wychodząc z plaży. Nie wiem, co mnie podkusiło, aby je zamówić, bo one zarówno na stronie internetowej, jak i na żywo wyglądają trochę na takie szpitalne, mam takie wrażenie, takie, no nie wiem, chyba do zwrotu. Dobrze, wąskie pudełko, czyli znowu mam jakieś klapeczki.
klapeczki i to te już wyglądają ciekawie po wyjęciu z opakowania, coś takiego. I te klapeczki są w kolorze beżowym i kosztowały mnie 56 zł. Moim zdaniem te klapki zdecydowanie lepiej prezentują się od poprzednich i chyba teraz jestem jeszcze bardziej zdecydowana na to, że tamte klapki zwrócę, te raczej zostawię, bo to jest również taki zwykły klapek, którego mogę użyć na basen, wyjść w nim na plażę. Te przewody tutaj są bardzo milutkie, bardzo komfortowe, więc te klapki bardzo, bardzo spoko. Teraz proszę Państwa, uwaga, złapałam jakieś kozaki, kowbojki beżowe, ale długie. I ja za nie zapłaciłam 136 zł, normalnie na promocji kosztują 170, a normalnie 190 zł. I one występują w czterech kolorach i z tego co widziałam na stronie internetowej, tak, dokładnie, one są zaprezentowane w ten sposób, że mogą być noszone z taką właśnie ozdobą, ale można również tą ozdobę odpiąć i one będą całkowicie gładkie. Nie mają one żadnego zapięcia, suwaka, nic w tym stylu, one są po prostu wsuwane. I tak jak chwilę w nich pochodziłam, to również są to buty wygodne. Tutaj tak samo zamówiłam rozmiar 39, ale z racji tego, że są to kowbojki, to one są trochę ściślejsze, lepiej trzymają stopę. Nie są one za małe, ale zdecydowanie czuć, że ta stopa jest stabilniejsza, mocniej tymi butami ściśnięta. I tutaj w tych kozakach, tak naprawdę kowbojkach, podoba mi się to, o czym mówiłam, że brakuje mi w tych pierwszych beżowych z tymi łańcuchami kozakach, mianowicie to, że obcas nie jest zamszowy, bo tutaj cały ten but jest właśnie taki a la zamsz, czy właśnie zamszowy, ale obcas już nie jest materiałowy, więc nawet jeżeli gdzieś obcasem zadrzemy, no to właśnie nie podrzemy materiału, tylko ewentualnie będziemy mieli rysę. No i wydaje mi się, że te kozaki a la kowbojki to raczej zostawię. Jeszcze tylko dwie pary mi zostały i możemy kończyć. Dobrze, wyłowiłam jakieś kolejne klapki, a już wiem dlaczego je zamówiłam, ponieważ to są klapki wysokie. I najlepsze jest to, że ja zapłaciłam za te klapki drożej niż można je obecnie kupić, bo zapłaciłam za nie 80 parę złotych, a tak naprawdę 88 zł, a teraz na promocji one kosztują 60 zł, a oryginalnie kosztują 100. Taki zwykły klapek na podwyższeniu, dla mnie jest to trochę, powiedzmy, taka klapkowa wersja butów w stylu właśnie buffalo, takich ogromnych, ogromnych butów. I właśnie taki letki, bardzo letki odpowiednik tamtych wcześniej mierzonych przeze mnie tych sneakersów a la buffalo. Chyba najbardziej do tej pory z tych takich zwykłych klapek podobały mi się te z plecionką. Te nie są złe, zastanowię się nad nimi, ale tamte z plecionką moim zdaniem wygrywają. Jeżeli tamte jeszcze by miały o taką podeszwę, to w ogóle bym była w 100% zadowolona. Uwaga, ostatnie pudełko. O, jestem bardzo, bardzo ciekawa tych butów, ponieważ, proszę Państwa, zamówiłam sobie takie szpileczki. Za te szpileczki, a tak naprawdę sandały, zapłaciłam chyba 112 zł, a one na stronie kosztują 140 zł. One nie są na żadnej promocji i występują one w dwóch kolorach, w czarnym oraz w białym. Biały nie prezentuje się zbyt ciekawie na stronie internetowej. Zaraz zobaczymy, jak będzie się prezentował ten czarny. I one na zewnątrz mają suwak, więc nie trzeba za każdym razem bawić się z tymi sznurkami na zewnątrz i w opakowaniu mamy również dodane zapasowe fleki. I to są buty na zasadzie podobają mi się, więc je zostawię, ale gdzie ja w nich pójdę, czy kiedykolwiek w nich wyjdę, to nie mam pojęcia. I to będą chyba buty na zasadzie tych diamencikowych, które też mam w swojej szafie. Nie wiem po co, nie wiem kiedy, gdzie je założę, ale stoją, czekają na odpowiednią okazję. No i ten model butów również jest właśnie takim dosyć odważnym, ale naprawdę ładnym modelem
szpilki. No, jest to opisane jako sandał. I bardzo podoba mi się w nich to, że one właśnie tak samo jak tamte kozaki a la kowbojki, niesamowicie mocno trzymają stopę, piętę oraz całą tutaj stopę, no oczywiście z wyłączeniem palców. One naprawdę są mega stabilne. I druga bardzo fajna kwestia to to, że możemy do swojej stopy dopasować wiązanie, którego nie trzeba za każdym razem poprawiać, tylko później suwak, góra, dół, zakładamy buty i możemy iść na imprezę w miasto. No dobrze, proszę Państwa, przebrnęliśmy przez wszystkie pary butów, łącznie było ich 15, jeżeli dobrze policzyłam. Czekam na Wasze komentarze, dajcie mi w ogóle znać, jak Wam się podoba taki materiał z mierzenia butów. No i czekam oczywiście na Wasze opinie na temat tego, które buty zostawić, a które buty zwrócić. Okej, dzisiaj to by było na tyle, mam nadzieję, że przyjemnie się oglądało, jeżeli tak, to proszę o kciuka do góry pod tym filmem. No i oczywiście czas na ogłoszenia parafialne. Jak zwykle przypominam, że warto jest być ze mną na bieżąco na moim Instagramie i zachęcam do subskrybowania kanału, a jeżeli wciśniecie już ten czerwony przycisk, to warto jest również wcisnąć dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia od YouTube'a, kiedy Kitulec wpuści nowy film na kanał i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w moim kolejnym filmie. Więc do następnego i na razie.